Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Na wstępie podsumowanie poprzedniego wypadu. Kupiłem gitarę Yamaha wraz z stędem oraz pokrowcem w kwocie 15 funtów pod kątem wizualnym, jak i technicznym na duży plus. Sprzedałem ją w kwocie 65 funtów. Drugim przedmiotem był agregat. Agregat kupiony za 20 funtów. Pod kątem technicznym, jak i wizualnym również bardzo dobrze. Ogromne zainteresowanie agregatem. Sprzedałem go w kwocie 95 funtów. Zaraz praktycznie po powrocie do domu. Dwie godziny. Dzięki i już był sprzedany. 160 funtów, tyle udało mi się zarobić, 45 funtów koszty transportu, jak i zakupu, także 115 funtów. Myślę, że fajny rezultat, obydwa przedmioty sprawdzone pod kątem technicznym. Podsumowując, zainteresowanie agregatem bardzo duże, cenę trzymałem sztywno, z gitarki opuściłem dwie dyszki, 160 funtów zarobiłem, 45 kosztowało mnie dojazd oraz kupno tych przedmiotów. No i to tyle, zapraszam do kolejnego odcinka. Witam Was jeszcze raz bardzo serdecznie. Niedziela, kolejny wypad, pisaliście mi w komentarzach, karbut, tak? Nie butwer, tylko karbut. Godzina 5:45. Także tym razem przyjechałem dużo szybciej, żeby zwiększyć szansę na znalezienie czegoś fajnego. No i tyle, pomimo tego, że jestem 15 minut przed czasem, bo market otwierałem o godzinie 6, to tutaj już jest naprawdę mnóstwo osób. Nie tracę czasu, lecę coś poszukać, jak coś fajnego uda mi się znaleźć, to włączę kamerę, no i tyle. Zapraszam jeszcze raz do oglądania. Jak mi dzisiaj śpik wargi nie przetnie, to będzie dobrze. Cieszę się, że przyjechałem tutaj dużo wcześniej, bo dało mi to obraz, ile osób tutaj takich sępów jak ja jest, żeby kupić coś taniej. Będę musiał poszukać jakiegoś marketu bliżej miejsca, albo takiego mniejszego, gdzie tych osób jest dużo mniej, bo tamtym razem to był pierwszy, tutaj był pierwszy butwer otwarty od bardzo dawna i tych osób sprzedających było dużo więcej. No i szanse na kupienie czegoś również wysokie, a dzisiaj jest zupełnie inaczej. Sami tacy sprzedawcy, którzy sprzedają coś tam z Chin. Jednofuntóweczki stare. How much you want for this one? For what pound? For the whole thing. They are 4 pounds each, so I listed it over. Okay. If you want the whole thing, if you give an offer, I can listen, it's no problem. Okay. Tym razem nietypowy zakup, przynajmniej dla mnie, ale jestem ciekawy etapu końcowego, za ile uda mi się sprzedać. Mianowicie kupiłem buty do motocrossa w kwocie 5 funtów. Sprawdzałem, zaczynałem się od... jest kilkanaście modeli tej marki, także muszę sprawdzić dokładnie ten, który kupiłem. Natomiast zaczynałem się w kwotach od 100 funtów zwyż. Widać, że te na pewno nie były tanie, bo mają obicia z przodu. Naprawdę świetnie wykonane, mało zniszczone, także wyczyszczę i wrzucę na aukcję na eBayu. Zobaczymy, za ile mi się to uda popchać, ale myślę, że na pewno nie stracę, a jestem po prostu ciekaw, za ile mi się to uda sprzedać. W świetnym stanie. Za dziecka, jakbym dostał takiego boksa, to bym oszalał. Resoraki się to chyba nazywało. Thank you.
Jak standardowo, jak zawsze, mnóstwo ciuchów, zabawek, nic konkretnego. Patera, dwie wędeczki wpadły, identyczne, w świetnym stanie, myślę, że bardzo mało używane, gdzieś tutaj jeszcze nawet są folie nieściągnięte od nowości, pięknie utrzymane, na pewno były w suchym, żadnej wilgoci na tym nie ma. Po wykonaniu stwierdzam, że no nie były tanie. Dyszkę od sztuki nie sprawdzałem dokładnie, ktoś tam mi pisał, że chciałby wędki kupić, gdyby były, także na gotowca wyślę zdjęcie, jak wrócę do domu, a jak nie, to wrzucę na marketplace, bo będzie mi na pewno ciężko wysłać, także będę szukał kogoś w okolicy, żeby sprzedać te wędeczki. Pytaliście, czemu Skoda, bo mi się podobają w Skodzie rozwiązania w tym samochodzie. I teraz myk wędeczki do środka bez żadnych komplikacji. O. Lecę szukać dalej. Namiot, ale weź to, panie, spakuj teraz. No i jest trzeci zakup i myślę, że udany. Kupiłem siedzisko wędkarskie na zasadzie takiej skrzyni, gdzie macie szufladki po bokach, regulowane nogi. Można sobie to fajnie ustawić do podłoża. Do tego jest ramię, gdzie można właśnie oprzeć fajnie wędki. To jest chyba do łowienia spławikowego. Ja już coś takiego kiedyś kupiłem i pamiętam, że zarobiłem na tym fajne pieniądze. Za to zapłaciłem 25, ale wtedy zapłaciłem 35 i wystawiłem to na licytację na eBayu. Sprzedałem to wtedy w kwocie 275 funtów. Problem, jaki był, zbyt duże gabarytowo i nie mogłem znaleźć nawet na to kartonu ani tego wysłać. Ale okazało się, że osoba, która wygrała tą licytację, mieszkała koło blisko Londynu, także zrobiłem chyba 30 parę kilometrów, zawiozłem to wtedy, straciłem dodatkowe 1,5 godziny, ale zarobek był naprawdę zacny i mam nadzieję, że tak będzie tym razem. Jadę teraz sobie bliżej, podjadę po tą rzecz, którą kupiłem, za chwilkę wam ją pokażę, i spotkałem też widza, który mi właśnie doradził, żeby sobie przestawiać ten samochód na drugą stronę marketu, żeby z tymi rzeczami tak nie spacerować. Kupił tam jakieś bagi czy coś takiego. Mówi, że oglądał odcinki, także zapomniałem teraz imienia, ale pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Tak wygląda zakup numer 3. Siedzisko wędkarskie z tą całą podstawą na nogi. Do tego jest dodatkowe ramię właśnie na wędki. Tu jeszcze powinno być właśnie to dodatkowe, co się dokręca, ale tego nie ma. To można sobie dokupić. Tutaj na dole jest jedna kieszeń, z boku druga szufladka. Także fajnie. Fajnie to wygląda, zadbane, pakuję do samochodu i za chwilkę zrobię wam jeszcze podsumowanie. Podsumowanie. Trzy przedmioty, które udało mi się kupić. Dwa spinningi, dwie wędeczki, naprawdę w świetnym stanie. Do tego dokupiłem siedzisko wędkarskie. Marcin, który do mnie pisał jakiś czas temu, że byłby zainteresowany po pierwszym odcinku kupnem rzeczy wędkarskich, wysłałem mu zdjęcia, powiedział, że to ode mnie odkupi, także jak sprzedam trzeci przedmiot, buty, to zrobię wam w kolejnym odcinku podsumowanie, ile z tego mi się udało zarobić. Dla mnie to duży plus, bo nie muszę już wystawiać tego na żadne aukcje, licytacje. Wiem, że mam już to sprzedane zaraz po powrocie do domu. Jestem bardzo ciekaw tych butów. Za chwilkę sprawdzę model tych butów, dokładną cenę w sklepie, gdybym chciał je kupić nowe. Według tego będę się kierował, wystawię je na 7-dniową aukcję na eBayu. Z ciekawości, nigdy wcześniej czegoś takiego nie sprzedawałem. Zobaczę, ile mi się uda zarobić, ale myślę, że będzie ciekawie. Już wam je pokazywałem. No i co? Trzy przedmioty. Kilka osób pisało, że chce odcinki z wykopek, także odcinki z wykopek będą. Już byłem na dwóch wypadach, muszę dograć dla was jeszcze troszeczkę materiału. Odcinek z poszukiwań już wkrótce. Na dzisiaj to tyle ode mnie. Dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się zdrów. Hej!